Pracujemy nad przygodami Koziołka Matołka, Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Natomiast podeszliśmy do tego tekstu troszeczkę inaczej niż jest w komiksie, niż wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Ta forma plastyczna zaproponowana w komiksie, stwierdziliśmy, że z niej zrezygnujemy, poszukując naszej formy. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby tę historię Koziołka Matołka opowiadała trupa wędrownych kuglarzy, którzy wędrują przez świat ze swoim teatrem Koza, ze swoimi walizkami, ze swoim wozem teatralnym, w którym mają wszystkie potrzebne rekwizyty do zagrania właśnie tego tytułu. I jakimś dziwnym trafem zdarza się, że przychodzą do Teatru Polskiego w Warszawie na małą scenę przy ulicy Sewerynów i właśnie tutaj te przygody Koziołka Matołka odgrywają. Jesteśmy trupą wędrownych kuglarzy, nieco zakurzonych, nieco XIX-wiecznych i opowiadamy te przygody Koziołka, które moim zdaniem są o tym, że to droga nasza jest najważniejsza, a nie cel, do którego dążymy. Nie ten mityczny Pacanów, o którym pisze Kornel Makuszyński, tylko wszystko to, co się dzieje po drodze, bo to właśnie te wydarzenia, te przygody sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Możecie podejrzeć, jak są tworzone rekwizyty do naszego spektaklu. One kryją w sobie niezwykłe tajemnice, sprawiają, że dzięki nim możemy przenosić się wręcz z kontynentu na kontynent, bo z Europy do Ameryki, potem do Chin, do Bombaju i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dzięki tym wszystkim malutkim, ślicznym przedmiotom i dzięki tym elementom kostiumu możemy w ciągu godziny objechać świat dookoła. W przygodach Koziołka Matełka w Teatrze Polskim występują Eliza Borowska, Marta Alaborska, Hanna Skarga, Dominik Łoś, Jakub Kordas oraz Max Rogacki. Absolutnie niezwykłą scenografię stworzyła wspaniała scenografka Diana Marszałek, a muzykę wybitny kompozytor Dominik Strycharski. Serdecznie Państwa zapraszamy na premierę, która odbędzie się 3 marca w Teatrze Polskim, a także na wszystkie 12 następnych przedstawień oraz jeszcze następne przedstawienia, które odbędą się w kwietniu, w maju oraz w czerwcu. Serdecznie zapraszamy.